Warstwa łódzka do dziś ma swoje tajemnice. Wielu łodzian i mieszkańców regionu wierzy, że generał Litzmann poległ pod łodzią. Niektórzy są gotowi pokazać jego grób. Owszem, w bitwie poległ generał niemiecki, ale nie był to Litzmann. Litzmann żył do 1936 roku. Jako staruszek zdążył jeszcze zapisać się do NSDAP i sfotografować z Hitlerem. Nie do śmiechu było dowódcom pułków syberyjskich, które zginęły w Lesie Gałkowskim. 6. Dywizja Syberyjska i 15 tysięcy żołnierzy z guberni Chabarowskiej nacierała na froncie od Koluszek do Bedonia. W lesie dywizja została rozniesiona przez trzykrotnie liczniejszą niemiecką grupę Szefera. W samym sercu Łodzi, w hotelu Grand na Piotrowskiej, stacjonował sztab armii rosyjskiej. Niemcy przebijali się do centrum miasta przez Arturówek, Łagiewniki, Kochanówek. Sytuacja mieszkańców była opłakana. Głód, brak wody. Gdy sytuacja stała się już nie do wytrzymania, łodzianie zorganizowali bodaj pierwszy w historii samorząd obywatelski i straż porządkową, która starała się dotrzeć z podstawowym zaopatrzeniem do odciętych od jakiejkolwiek aprowizacji dzielnic miasta. Warto przy tym pamiętać, że nie była to zwykła bitwa. Mieliśmy pod łodzią największą operację manewrową I wojny światowej. W listopadzie 1914 roku Niemcy przerzucili pod łódź prawie 70 tysięcy żołnierzy i ciężką artylerię. Dzięki temu zatrzymała się ich ofensywa w Belgii. Wojna na froncie zachodnim przyjęła charakter pozycyjny, a na wschodzie działy się rzeczy, o których warto pamiętać. To pod Łodzią przyszły marszałek sowiecki Siemion Budionny dostał Krzyż Świętego Jerzego, najwyższe odznaczenie carskie, odpowiednik orderu Virtuti Militari. To pod Łodzią, a konkretnie pod Piotrkowem, walczył poeta Nikołaj Gumilow, mąż Anny Achmatowej. Napisał o tym książkę Zapiski kawalerzysty. To pod Łodzią Rosjanie po raz pierwszy w I wojnie światowej użyli samochodów pancernych. Trzy maszyny w ataku z Konstantynowa na Pance rozniosły 5 pułków niemieckich. To pod Łodzią dziennie ginęło więcej żołnierzy niż w najbardziej znanej bitwie I wojny światowej pod Verdun. To pod Łodzią Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych. Pierwszy atak chemiczny miał miejsce w grudniu 1914 roku. Ze względu na silny mróz chlor nie zadziałał tak, jak planowano. Niemcom udało się to dopiero w maju 1915 roku. Wtedy pod Bolimowem w ciągu kwadransa w potwornych męczarniach zginęło 9 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Zachowała się relacja lekarza niemieckiego z pola walki. Po wielkiej bitwie zostały nie tylko relacje. Na polach, kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią, ona wciąż trwa. Podczas orki z brust wyłaniają się łuski pocisków, odłamki, bagnety, szable, czasem ludzkie kości. W październiku 2006 roku koło Dąbrowy w gminie Nowosolna znaleziono szczątki 10 żołnierzy rosyjskich. Musieli zginąć od wybuchu artyleryjskiego w okopie. Archeolodzy ustalili ich wiek 20-23 lata. Miesiąc później zostali pochowani na cmentarzu wojennym w Wiączyny Dolnej, obok 11 tysięcy innych, pogrzebanych w 1914 roku. O tych żołnierzach nikt nie pamięta. Ani w Rosji, ani w Niemczech. Mają tylko nas i naszą pamięć. Naszą powinnością jest przypomnieć światu o ich tragicznym losie i sprawić, by ten świat przyjechał tu, do 177 łódzkich gmin, żeby pomodlić się za dusze poległych, zapalić świece na zmurszałych mogiłach, położyć kwiaty na zarośniętych okopach,
wziąć na pamiątkę zardzewiały odłamek, żeby zrozumieć, jak straszna i niepotrzebna jest wojna.